Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Sith Warrior. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy tutaj do starożytnej świątyni Sithów na Dromund Kaas. No i generalnie naszym zadaniem jest zdobycie tutaj pewnego artefaktu, za pomocą którego Imperator był w stanie wydobyć jakieś sekrety ze swoich wrogów. Jest nam to potrzebne, ponieważ Baras, nasz mistrz, nie może złamać więźnia, którego pochwycił, jest jakiś agent Republiki. No i naszym zadaniem właśnie jest odzyskanie tego artefaktu, żeby coś na to zaradzić. Właśnie zobaczyłem, że nam brakuje do misji bonusowej dosłownie paru killi, także ja sobie wezmę tą słabszą grupę, jedną zaatakuję, żeby to już zrobić, bo to się przyda, żeby już w tym odcinku na 100% odblokować sobie speeder generalnie. No i też myślę, że dzisiejszy odcinek to będzie ostatni odcinek na Dromund Kaas. Raczej więcej już tutaj nic do zrobienia nie będziemy mieli. No ale zobaczymy. Na razie chodźmy w kierunku jeszcze tego questa naszego. Tam chyba przy wejściu do tamtej lokacji jest jakiś przeciwnik silniejszy jeden, to akurat będziemy mogli go sobie zaatakować. Coś czuję, że i będę musiał pewnie zaatakować tą grupę tych trzech, albo i nie. Dobra, to zaatakujemy sobie tylko tego, tą depkę tylko. Ona tutaj będzie naszym jednym przeciwnikiem. Nie wiem, poklikajmy sobie jakieś inne ataki, czemu nie? Na szybko. I dobra, widzę, że nawet teraz mamy już 20 level, czyli jak tylko znajdziemy naszego trenera, to będziemy mogli sobie kupić już jeżdżenie. I też teraz już będziemy te levele wbijać wolniej, ale to i tak nie jest problem, bo i tak zawsze na każdej kolejnej planecie ten level jest zawsze zbyt wysoki, gra gdzieś tam downscaluje, tak jak i w tym wypadku, na przykład do 17 levela. Tak czy jak jesteśmy na miejscu i co ciekawe, mam tutaj niejakiego Lorda Vakusa. Wcześniej ich tutaj nie było, okej, okay, zobaczmy. It was foolish of you to return here. Uh-oh, looks like we got another fight on our hands. Those pieces you took from my minions belong to me. They will enable me to exact my revenge on Lord Farshall. I am Lord Vacuus, the conqueror of Begeron, the killer of Garatak the Singed. Return what you have stolen or burn. You don't look like a Sith to me. Perhaps your vision will improve in death. Dobra, czyli mamy tutaj chyba kogoś, kto się mniema, że jest Sithem. Wydaje mi się, możemy sobie na niego wykorzystać Heroic Moment. Czemu nie? Teraz trochę to wszystko inaczej będzie wyglądać, bo będziemy robić sobie to w takiej kolejności mniej więcej. Fajny nawet ten Flamethrower, sporo obrażeń zadaje. No i dobra, ci przeciwnicy pokonani, chodźmy odzyskać w takim razie ten artefakt, bo wcześniej właśnie musieliśmy zebrać jeszcze jakieś 4 części, żeby go otworzyć. No dobra, jest to, widzę, taka mała pierdołka, mały ten artefakt, no ale dobra, mamy już powracać, poddawać te wszystkie zadania, czyli tak, wpierw szybka podróż tutaj, pod wejście do świątyni, tam oddajemy 2 zadania poboczne, które udało nam się wykonać, no a później wracamy do Barasa, no i pewnie będziemy już kończyć pomału prolog i wszystkie tutaj rzeczy na Dromund Kaas i będziemy lecieć gdzieś dalej w galaktykę, ale na razie zacznijmy od pogadania z panem kapitanem fizikiem. Ah, the only thing more powerful than the Dark Temple. Any luck getting that data? Here's your data, as promised. Hey, you actually came through. Can't say I was expecting that. Can't say it's not a relief. Now we can finally stop sending expeditions in there, wasting all those slaves who should be building monuments to the Empire. Okay, no i złą opcją jest wysyłanie więcej ludzi, także to też weźmiemy. Actually, I think data like this calls for more expeditions. Had a look at it, did you? Well, it's not really my call to make, but I'll forward your recommendation to my superiors. I'm sure they'll see the wisdom of my suggestion. I'm sure they will. Now, our business is done here. Goodbye then, and thanks for the data. Your service to the Empire will not be forgotten. No i dobra, super. Aha, tu mam sobie jedną nagrodę wybrać. O, nie mam już miejsca w ekwipunku. Bardzo ciekawe. Okej, to chodźmy szybko go ogarnąć. Dawno tego nie robiłem, wow. Co ja takiego nazbierałem? Pewnie sporo śmieci. Tak jest. Plus rzeczy też z różnych
logowań i tak dalej. Szybko to sobie przeklikajmy. Tu kredyty mogę sprzedać. Tutaj co mamy? Tutaj chyba jakiś zestaw, tak. Proszę bardzo. Weźmy sobie chwilę. Czy ja naprawdę do każdego nowego miecza będę musiał kryształy zakładać? To trochę bullshit, no ale dobra. Tu musimy sobie podmienić to. No dobra. Widzę, że nadal ten strój, który mamy, dużo lepiej wygląda. Okej, okay. Teraz tak, sprzedajmy wszystko, co jest słabsze. To też. Requires focus. Nie wiem, do czego to jest, szczerze. No nic, dobra. Teraz tak, weźmy sobie znowu z tej kolekcji te, które mam. I daj mi do ekwipunku kryształ. No szkoda, że będę musiał to za każdym razem robić. Jeżeli jest jakiś sposób, żeby nie trzeba było tego za każdym razem robić do każdego miecza, to z chęcią przygarnę takiego tipa. No dobra, teraz tak. Jeszcze to możemy sprzedać. Ten exp boost możemy sobie aktywować. Ten boost też sobie możemy aktywować. To nie wiem, co to jest. Aha, to te jakieś kolorowanki. Myślę, że to po prostu sprzedam. Nie potrzebuję tego. Te materiały do craftingu. A, one widzę gdzieś się indziej przekazują, okej. Okay. Czyli mamy ekwipunek osobny na nie ekwipunek. Czyli na to też, okej, okay, czyli to możemy sobie spokojnie otwierać. Oj, tu jeszcze kredyty. Kolejne. Kasy widzę, mam już sporo, więc co, ja sobie nawet zainwestuję. Trochę w rozszerzenie tego ekwipunku, chociaż nawet problemów nie mam, ale wolę mieć już od razu szerszy. Niźli nie. Dobra, tu jeszcze jakieś tam rzeczy, właśnie te jakieś malowanki, nie malowanki. Ale mnie to tam nie jara. Tutaj też mamy jakieś coś, ale nie mogę tego aktywować, nie wiem czemu. Bo pewnie mam inny boost. Gifty dla kompanów, niewiele tutaj dają dla vet, także na razie nie będziemy ich rozdawać. No i w sumie tą customizację dla vet, no na razie nie zostanie, takiej nie użyję, bo nie mam jak. I dobra, chodźmy oddać kolejne zadanie poboczne, a później wracamy do Barasa. You're back. I hope you sealed the chambers of the ancients, Keleth Ur's chamber especially. I'm terrified to think what would happen if Keleth Ur and his crazed ideas were to reemerge. Keleth Ur was nobody. Some Sith who turned light side. Do not underestimate the power of the light which eternally seeks to destroy us. Keleth-Ur's secrets have been contained along with the other ancients. You have done well. No dokładnie, bo tym razem nie posłuchaliśmy tych jego nauk, tylko wybraliśmy tą złą opcję. Okej, okay, jeszcze trochę nam się gorszych rzeczy trafiło. Gdzie jest vendor? Tu jest vendor. Także szybko jeszcze sprzedajmy dla tego droida medycznego te nowe rzeczy, żeby nam nie zalegały. No i dobra. Możemy w takim razie, jak mówiłem, udać się do Barasa, czyli też do Sanktuarium Sithów. Także szybko chodźmy to zrobić. I ja przy okazji jeszcze jedna rzecz. To było w Legacy? Nie wiem, czy to było w Legacy zaraz. To było chyba w Legacy. Mianowicie... A właśnie, jestem ciekaw od tych wszystkich mocy. Bo to jest jakoś dostępne do wszystkich postaci, kiedy jest odblokowane. Na jakiej zasadzie to działa, te różne ataki? No bo tutaj mamy te rzeczy z heroicznych, a te jak mogę sobie ich użyć? O! Use to unlock / agent emote. Ciekawe. Musiałbym poczytać pewnie opisy, żeby to jakoś bardziej rozgarnąć. W ogóle jeszcze te perki dla postaci. Jest tutaj coś ciekawego, co mógłbym kupić? Znaczy, w sumie doświadczenie z misji klasowych możemy sobie wziąć, trochę rozbudować. Mamy trochę kasy. To już za 50 tysięcy? A niech będzie. Tu jeszcze. Czy były jakieś rzeczy warte uwagi? Capital Ward, to się może przydać. Ogólnie te quick travele wszystkie. Wow, co jest? O, Y przytknąłem, okej. Plus, o, i możemy sobie od razu improvnąć pilotowanie speederów. I na personal starship też możemy sobie już walnąć quick travel i w sumie od razu sobie bym te... tylko tak, to się chyba przypisuje z umiejek, z abilities. Legacy? Tak. Cyk. Cyk. Dobra. A właśnie, możemy już sobie tak by the way aktywować Tontona, o tym zapomniałem. Także od razu aktywujemy go sobie. Chociaż, dobrze by było, fajnie by było coś innego sobie kupić.
Ja nie wiem, trzeba by znaleźć Vendora, nie wiem gdzie to się znajduje. Pewnie Dromund Kaz gdzieś jest. Ja może sobie zaraz to sprawdzę w necie podczas cutscenek. I być może podejdziemy, kupimy sobie po prostu coś innego, żeby ciągle na Tantonie nie jeździć, bo to takie trochę nudne będzie. Nie wiem, czy jakieś mam kupione na przykład właśnie w Legacy czy coś, z jakichś rozdawnictw i tak dalej, ale fajnie by w sumie było, jakbym miał coś jednak innego niż ten Tonton. No ale zobaczymy, na razie chodźmy tutaj i spotkajmy się z Barasem, zobaczymy, czy ten artefakt pomoże na jego problem z panem Grikiem. When I sent you into the Dark Temple for the Ravager, I thought it might be the last time I saw you, apprentice. The prisoner grows weaker by the minute. There's no time to spare. Stand back and bear witness. You're wasting your time. I will not. Yes, the Ravager has seized his mind. Excellent. In his condition, we don't have long before the ordeal liquefies all brain matter. I hope the results are gory and gruesome. I do not care what we see as long as I hear what I want. Republic Worm, you have the information I desire. Tell me everything. I am Republic Information Service on special assignment to verify possible Imperial spy on Nar Shaddaa, commissioned by Jedi Council, acting on suspicions provided by Master Nomen Kar. Nomen Kar. That's a name I grow tired of hearing. One of your enemies, I take it. My oldest and most hated enemy. An old wound that continues to fester. Nomen Kar is a Jedi Master who infiltrated the Sith. I rooted him out. Then he nearly destroyed me and fled. He's dedicated himself to proving that the Sith have spies embedded within Republic and Jedi ranks. I've thwarted him at every turn, but he is tenacious. How did Nomen Kar come to suspect my spy on Nar Shaddaa? Tell me, Republic wretch. What alerted him? Master, Nomen Kar has a new Padawan. She seems to know any beings. True nature, she senses hidden darkness and untapped purity. Astonishing. I've never heard of the Force granting such a gift. Tell me, how does her power work? All I know is when Master Nomen Kar brought her to Nar Shaddaa, this Padawan sensed darkness in your spy simply by seeing him. What's a Padawan? That is what the Jedi call their trainees. It means she is not yet a Jedi. If this young Padawan can see through deception and disguise with such little effort, she threatens everything I have worked for. Continue, Republic dog. Kar believes his Padawan's ability is foolproof. But the Jedi Council is skeptical. I was to provide the proof, but I wasn't able to report my findings. We have to kill this Jedi in training. Yes, my apprentice. Such a threat must not wander the galaxy unchecked. Who is this Padawan, you Republic pest? Tell me everything you know about her. She was found on Alderaan. Her power first emerged, training on Tatooine. And Jedi sent another agent to investigate someone she suspected on Balmora. It's fading. Is she human or one of the Jedi's cursed aliens? Where can I find her? What is her name? I have nothing more.
Ravager has emptied his mind. That is all we have to go on. A few random places within the greater galaxy where Noman Carr and his Padawan have been. Send me to find this Padawan. You mirror my thoughts, Apprentice. Noman Carr is a relentless crusader, and this Padawan and her unprecedented power threaten everything I have achieved. Your duties are likely to take you to the far reaches of the galaxy. I will need to deploy you at will. You shall have a starship of your own. You've earned it. Go to my personal hangar in the spaceport and claim it. You bet I've earned it. This is long overdue, Barriss. I'm the one who dictates the timing of such things. I must ponder our next move. Waste no time. Get your starship in my hangar and wait for further instructions. Yeah, let's go before he tells me to clean all this up, okay? No i dokładnie, tak też zapewne kończy się prolog. Mamy po pierwsze nasz statek nowy, po drugie mamy również jakby zawiązanie jakiejś tutaj tajemnicy, jakiegoś plotu, no i będziemy musieli odnaleźć i zabić tę padawankę, która jest w stanie trochę jak... Alex z Life is Strange True Colors, które ostatnio zostało zapowiedziane, wyczuć prawdziwą jakby aurę ludzi. Tutaj oczywiście to w sensie jasną, dobrą, ciemną, jasną, ciemną stronę mocy. Generalnie. Oczywiście w przypadku Alex z Life is Strange to chodzi o emocje, ale no to taka tam niewielka różnica. Gdzie mam się udać? Do Spaceportu. Dobra, to ja nie wiem po co ja w ogóle tak biegam. Lecimy od razu szybką podróżą. Takim rozrachunku. No jestem ciekaw, jaka będzie pierwsza planeta, na którą polecimy. Tam była wymieniona Balmora, Tatooine, Alderaan. Welcome to Dromund Kos, where freedom goes to die and legends are forced on the galaxy. Okej, tu Wet jeszcze z nami gada. W końcu też będziemy mieli okazję porozmawiać z nią na osobności, bo ostatecznie nie poszedłem do żadnej kantyny ani niczego takiego, czyli zrobimy to sobie dopiero na statku. Jestem ciekaw, co to będzie za rozmowa. Zapewne o tym mam wrażenie, żeby zdjąć jej ten kolor, żeby już jakby trochę dać jej więcej swobody, żeby może nie była do końca naszą niewolnicą, ale zobaczymy. Na pewno w końcu taka opcja się pojawi generalnie. Tu jakiś w ogóle dialog się odpalił, ale to jest tam z dołu jeszcze, przed tym jak użyłem tej windy, nie chciało mi się go słuchać do końca. Ale dobra, wchodzimy tu i zobaczmy, czy ten statek się będzie czymś różnić. Chyba nie, to jest chyba taki sam, który mieliśmy jako inkwizytorka również. Wow. Take a look at that. We're going in style now. Nice ship. A reward from your cowardly master for killing Lord Grethan's son. I can neither confirm nor deny those rumors. So that's the party line, eh? A true Sith proudly claims his murders. So I will surely stake claim to my murder of you. Plan on boring me to death. You have guts. I'll give you that. I am Lord Grathan's top assassin. He sends me to eliminate those he wants to suffer the most. I'm here to kill you, friend, for murdering the son of my master. Time to shut you up. These are the last words you will ever hear. No dobra, to szybko lecimy z nim. Oczywiście heroic moment, żeby to poszło jakoś w miarę sprawnie generalnie. O, teraz tych w ogóle już możemy przeciwników jechać po prostu w Trymiga. No dobra, nie było to trudne. Tak więc chodźmy, wejdźmy na nasz statek. Widzę, że Graton chciał się na nas zemścić, ale mu nie wyszło generalnie i dobrze. To kogokolwiek by na nas nie wysłał, to oczywiście się obronimy, to nie będzie problem. W każdym razie wchodzimy na statek, no i startujemy z Dromund Kos. Zobaczymy, jaka będzie pierwsza kolejna planeta, na którą nas Barriss wyśle. No i jak długo też będziemy musieli polować na tego Jedi i jego uczennicę, która ma tą specjalną moc jakby odkrywania prawdziwej przynależności osób. No nie wiem, zobaczymy. Na razie czekam, aż nam się wczyta statek. Okej, mały tutorial pewnie odnośnie niego, dokładnie. Ogólnie odnośnie podróży międzygwiezdnych.
O nie, to jakiś inny statek, o patrzcie, zupełnie inny układ. Dobra, i mamy tutaj sporo rzeczy, ale wpierw jeszcze droid. Oh, ha. I mean, greetings. I am 2VR8, that totem droid for this vessel. You must be my new master. Gentle, kind new master. Let's not get ahead of ourselves. What's your function aboard my ship? I am programmed for a wide array of tasks, including but not limited to meal preparation, ship maintenance, janitorial duty, and etiquette. Welcome aboard this Fury-class Imperial Interceptor. A versatile craft combining a starfighter's maneuverability with armament to rival larger military vessels. You'll find all of the standard amenities, including your own private captain's locker for storing valuables. The astrogation console contains a constantly updated map of the known galaxy. Interstellar communications are accessed via the ship's holoterminal. Priority alerts that you may find useful are available from the Imperial Holonet console. Lastly, the ship's intercom will inform your crew that you wish to issue new orders. Any questions, Master? Are you at least capable of providing security while I'm not aboard? I regret I am unable to offer you combat support, Master. Frankly, my chassis couldn't withstand the stress. However, should any errands arise that are beneath your superior status, please do not hesitate to call upon me. I function to serve you. Whenever you are ready to depart, consult the galaxy map on your bridge. It will program the proper astrogation coordinates and activate the engines. No dokładnie, czyli mieliśmy małe wprowadzenie do naszego statku. No a tymczasem rozejrzyjmy się po nim w takim razie. Jestem ciekaw, gdzie Wet się znajduje, czy gdzieś na mostku, czy bardziej tutaj ma swój pokój. Zaraz zobaczymy. Od niej chciałbym zacząć, żeby z nią porozmawiać tutaj na osobności. To pewnie ona jest tutaj, tak. So, hey, I've been thinking. Maybe you wanna take this shock collar off? You know, as a sign of thanks for my hard work on Korriban. Not that I don't enjoy the perpetual fear of electrocution. No dobra. You've earned it, Vet. It is not freedom, though. Wow. Now I feel stupid for not asking sooner. Jak mówię, dla niej zrobimy mały wyjątek i będziemy dla niej dobrzy i mili. Don't worry. I'll try not to give you reason to slap that thing back on. Neither the collar nor your slavery were my idea. I hear you. Just another day in the life of the Empire, huh? Well, I'm not in prison or collared, and it's sort of miserable weather, so I guess we should... What happens now? You and me, working together, taking down the galaxy. What do you think? What? Well... Of course! Me and my buddy, the Sith. Nobody's gonna pick on me at school. Sorry. Let's just get going, yeah? No i dobra, i tak będziemy tą naszą relację tutaj z nią budować, bo oczywiście chcemy zaruchać, a później to zobaczymy. You know, I was a slave when I was a little girl. Before I got free. Sort of full circle, I guess. Many of your people are born into slavery. Is that what happened to you? Near enough. My mother and sister and I were grabbed when I was little. I don't remember much of it. We worked the mines on Ryloth. Then they separated us. I got sold to a Rodian, then a Hutt. Then some sort of weird three-eyed thing. I'm guessing your masters found you more trouble than you were worth. Ha ha. Yeah, so I was never gonna get Slave of the Year. Anyway, I guess you know you've moved around too much when a Sith ship starts to feel like home. This is home, and this is our strange little community. I guess you're right. Watch out, I don't start calling you Pops.
Okej, okay, no dobra. I przy okazji level wbity. A teraz chodźmy i skontaktujmy się z Barrasem, zobaczymy, gdzie będziemy lecieć w następnej kolejności. Apprentice, I trust you find your starship satisfactory? I'll let you know after I've taken it for a spin. You are about to get that chance. There is much to be done. My interests must be protected and my enemies destroyed. Noman Carr's efforts to expose my spies and prove his Padawan's power to the Jedi Council must meet with systemic failure. You will exhaust yourself in this charge. Where do you suggest I begin? The information we siphoned from that Republic agent will be our map. We know my spy on Nar Shaddaa was being surveilled. We know where this Padawan was discovered, where she trained, and that the Jedi have sent someone to investigate my spy on Balmora. The Padawan will have to be hunted down and destroyed, but first you must secure my network by silencing my spies on Balmora and Nar Shaddaa. Is it wise to put off destroying the Padawan? If the Jedi acquire proof of my spy network, Noman Carr wins. We must mop up the potential leaks first. My contacts on Balmora and Nar Shaddaa will detail what must be done. Your tasks are paramount, Apprentice. Bring cruelty. Bring rage. Bring death. No dobra, także mamy udać się chyba w takim razie najpierw na Nar Shaddaa, bo to pewnie będzie planeta na niższy level. Tu jeszcze w ogóle mamy jakieś zadanie pokazane. Jak się dostać na mostek? Jakoś tędy. Będę musiał się uczyć układu tego statku, bo jest trochę inny. Tutaj mamy przejście. Wow, jakie skitrane, masakra. Zobaczmy, co to jest. Flight Commander Pyru, my lord. If you possess a ship, I could certainly use your talents. The Republic grows bolder. Their attack squadrons ambush Imperial targets and disappear into open space. We're struggling to compete. Why would the Republic risk war over these space skirmishes? Open warfare's just around the corner. They're likely probing us for weaknesses, readying for battle. I've scrambled the Cast 23rd and Dreadwing, but it's not enough. We're forming an exclusive response squadron, the Empire's Fury. With a Sith of your power leading the squadron, we'd crush the Republic in record time. Now you'll see what a Sith is capable of. Excellent, my lord. Your call sign will be Tempest. Uploading mission date strike with fury. Strike for the Empire. Wybaczcie, przez przypadek spacer nacisnąłem. Dobra, mamy gdzieś te misje, te walki w przestrzeni kosmicznej. Wiecie co? Może sobie w końcu zrobimy, bo ja ich nigdy nie robiłem. A może one są fajne, nie wiem szczerze. Nie wiem do końca, jak one wyglądają. Jakie mogę w ogóle zacząć? Okej, okay, moglibyśmy się udać na tą Jambi Escort. Mamy jeszcze chwilę dzisiaj. Dobra, wiecie co? Czemu nie? Zobaczmy sobie. Tak. Zróbmy sobie tą misję. Przy okazji poczytamy sobie tutoriale i się może dowiem, na czym to polega. Aha, no to dosłownie jest jakiś taki, kurde, squadrons. Trochę. Shuttle sighted, engaging. Dobra, to są nasze cele, jak rozumiem. Dobra. Czy to jest nasz? Czy to jest nasz cel? To jest chyba nasz. Coś do mnie strzela. Aha, tak, czyli mamy eskortować ten. Eskortować ten wahadłowiec do bezpiecznej tej. Dobra. Na razie nie jest to jakieś bardzo trudne. Nie mogę się odwrócić, nie? Nie mogę. Wow! Okej, okay, to nieźle. Trochę więcej widzę statków w tego wało. My raczej mamy głównie niszczyć myśliwce wroga. Wydaje mi się. Niźli te ciężkie. O! Okej, okay, dobra, to będzie trochę problem, dlatego że jak klikam na drugi monitor, to mi się gra tabuje. To trochę słabe. Dobra, szybko zniszczmy kolejne działko z tych większych krążowników. A tam jakiś jeszcze ten myśliwiec się nam trafił. Dobra. Szybko tutaj parę tych działek zniszczmy i główne turbolasery tutaj na dziobie. Okej. Dobra. Tutaj kolejne. Nie zniszczyłem chyba do końca, ale to nic.
Mamy tutaj statki sojusznicze również. I kolejne myśliwce. To nie jest jakieś bardzo pasjonujące. No ale coś tam można zawsze to porobić. Jestem ciekaw, czy tu będzie jakaś głębsza fabuła do tego. Dobra, kolejny. Tu możemy trochę, może też rakiet powykorzystywać, żeby poniszczyć część tych działek. Okej, tu jeszcze kolejny myśliwiec. Dobra. Jeszcze chyba minutę będziemy musieli osłaniać ten nasz pojazd. Generalnie. Dobra, niszczymy myśliwca. Już nie wiem, jak tu do końca to działa wszystko. Niektóre oznaczenia. Już nie widzę życia naszego celu. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Dobra, tu mamy jakiś większy krążownik Republiki. Okej. Zobaczmy, to poniszmy mu trochę tych działek chociaż. Tutaj to nie wiem, nie mam już rakiet. Już trochę lipa. Ale dobra, kolejne myśliwce tutaj lecą. Szkoda, że nie mamy jakiegoś swojego szwadronu, który mógłby nam pomagać, ale dobra, chyba się udało. Misję bonusową też widzę, wykonałem. Okej, kolejne myśliwce wroga, już nie. I dobra, tam pewnie mamy go odeskortować, czyli za chwilę będziemy na miejscu. Okej, jeszcze jeden, już nie. O, ten wahadłowiec jest dosyć mocno już zniszczony. Ale mam nadzieję, że uda mi się tą misję wykonać. Okej, dobra. Zestrzeleni. I za chwilę będziemy na miejscu. 8, 7, 6, 5. Okej, dobra, tam coś chyba Wet też w ogóle skomentowała. I okej, udało się. Zrobiliśmy to zadanie. Jakiś X-boost, jakieś inne rzeczy, no spoko. Nie wiem, czy będziemy to tak robić jakoś bardzo mocno. W sumie, czemu nie? Możemy popróbować trochę. Jeżeli te questy tutaj będą się pojawiać, to co jakiś czas możemy sobie taki zrobić. Szczególnie jak nie będę miał za bardzo co innego robić na końcu odcinka na przykład. To jest idealna zapchaj dziura. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.